Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w naszych cyklicznych spotkaniach z bardzo zacnym, bardzo szanowanym gościem, słynnym doktorem Kryspinem. Witamy doktorze bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zawsze do doktora będziemy doktorowi zadawać pytania bardzo ważne i takie pytanie przygotowaliśmy również na dziś. Doktorze, widzimy, że doktor, prawda, chodzi bez ogumienia. Zatem pytanie do doktora pierwsze. Czy warto chodzić na bosaka? No proszę Państwa, no to pytanie jest stare jak ludzkość, odkąd ludzie istnieją. No, chodzą na bosaka, prawda? No, czy warto? No, przede wszystkim absolutnie warto. Proszę Państwa, no warto. Jak człowiek taki malutki, prawda, przychodzi na świat, absolutnie najpierw oczywiście główką, prawda, i te stópki malutkie, te paluszki, takie farfocelki na końcu tych serdelków, one są na końcu, aby automatycznie od razu hyc i prawda na te podłoże, tutaj miękkie bądź twarde bardziej, to w zależności czy to jest błoto, czy to jest bardziej już parkiet, prawda? Więc od razu od małego człowiek staje gołą stopą, a nie w żadnych papuciach czy pantoflach, jak to mówią w Krakowie, prawda? No absolutnie, jak ktoś nosi za dużo tych butów, te gumofilce, prawda, to noga kiśnie, to się robi ten grzyb tam między, tutaj, prawda, pokażę, palcami, prawda, to się absolutnie, to tam wszystko zagnieżdżają, te bakterie, to wszystko jest, no, po prostu, no nie warto, nie warto. Więc ja polecam nosić absolutnie Japonki, bądź kto zwie, to inaczej Chinki, prawda? No nie mam akurat na sobie tutaj, bo ja dzisiaj jestem taki sute, ale tylko bez obuwia. Doktorze, dziękujemy bardzo uprzejmie za wyjaśnienie naszym telewidzom problemu związanego, prawda, z obuwiem, z ogumieniem. Dziękujemy uprzejmie, no i mam nadzieję do kolejnego spotkania, doktorze. Absolutnie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.